Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki, oto i oczywiście Ratropolis. No więc jak widzicie, rozegram sobie parę gierek, mam szamana. I na wstępie powiem tylko tyle, że trochę się pozmieniało. Bo jego umiejętność pasywna, która teraz jest na pierwszym doradcy, brzmiała kiedyś, że w każdym momencie, gdy zdobywamy dusze, to po prostu zdobywamy ich o jedno więcej. Natomiast powiem szczerze, że ta strona się nie zmieniła. A czymż są dusze? Zobaczycie już dzisiaj. Tak, bez zbędnego gadania. Startujemy szamanom, zobaczymy jak będzie. I miejmy nadzieję, że będzie to takie dobre podejście, jak miałem do tej pory z szamanem i można będzie zwycięstwo. O Jezu, patrzcie, jaki fajny. No, dobra, więc pierwsza rzecz ser, druga rzecz to, trzecia rzecz to. I oto czym jest dusza. Syfon dusz, kiedy w twojej ręce zbiera dusze i wydaje je po użyciu. No i właśnie ogólnie mówiąc, jak giną jednostki, nie wiem czy tylko moje, czy wrogie też, ale ogólnie właśnie można używać czegoś takiego, żeby zbierać dusze. No więc wolniej właśnie mocy, co też zrobiłem i w ten sposób się zarabia. No i ten zarobek oczywiście będzie potrzebny. No dobra, już się plączę, że zarobek, no ogólnie rzecz, co to jest? Okej. On jest odporny na jakąś klątwę, ale plus jeden do przenoszenia klątw, co właśnie dobra, nawet nie wiem jak on działa. Nawet nie zobaczyłem statystyk, ale ciekawe się zapowiada. Dobra, mniejsza z tym, ważne, że jest odporny na tą całą klątwę, czymkolwiek ona by nie była. Dobra, ile mam tutaj? 25 to jeszcze za mało. Z kart coś ciekawego. Okej. Dobij jednego sojusznika przez 15 sekund plus 3 do grupy. Może być naprawdę cenne, więc weźmiemy. I zobaczmy. Okej, mam farta. Bo znowu trafił mi się zakazany handel. No dobra. I zobaczmy, czy mam tutaj coś jeszcze. Okej. Jakieś okolita, który po prostu dobija. Czy nie dobija, tylko ten przyzywa szkielety, kiedy ginie. Czyli tak w zasadzie masz coś takiego, zginę, co jeszcze przez chwilę sobie pożyje, ale druid. Powiem wam szczerze, to była jedna z lepszych kart już wcześniej, a teraz tym bardziej. Nie odpuszczę po prostu, nawet jeśli mam żałować później tej decyzji, druida muszę wziąć. Dobra. Przynoś tam ich. I długo jeszcze mam czekać na te szczury. Dobra. Na szczęście już są, więc zaraz będzie dobrze. Wyjdziecie tam. Ja w tym czasie tutaj zobaczę, co mamy. Ale zanim chałupę, to co tu mamy? Okej. Czyli po prostu nakładanie klątwy przez 15 sekund i jedna klątwa na sekundę na wszystkich wrogów w zasięgu 3. Okej, może być przydatne. I dobra. Zaraz dojdą, to ja już wypuszczę wrogów. Po tej fali już powinienem raczej, no, móc spokojnie aktywować zakazany handel, będzie spokój. Przy okazji zobaczę jeszcze, jak to działa. No widać, że żadnych dodatkowych efektów niezwykłych ponad to, czego można było się spodziewać wcześniej, już nie ma. No niestety nie przetrwałem zbyt długo ostatnio, więc no. Okej. Co? Za każdą sekundę zadaję jedno obrażeń wrogom. No dobra, nawet nie wiem o co chodzi, ale niech będzie, to wezmę. Tak czy siak, teraz jest wszystko zachadzany handel. Raz, 90 parę, super. Zarobek. Karta umiejętności, losową kartę wojska. O, żniwiarz dusz, wiecie co, dostaliśmy chyba najlepsze co istnieje. Patrzcie. Więc tak, plus jeden do ataku za każdą duszę. A teraz zobaczymy, jak to działa. Nie wiem, ale postawię to tutaj. I okej, to tam. Jego nie wystawiamy, uwierzcie mi, trzeba poczekać. Druid, oczywiście doradca, jakiś szczególny. No nawet, powiem wam szczerze.
mam trochę jeszcze gotówki, to spróbuję w ten sposób. Aha, czy to po prostu nakłada obrażenia i przez to oni pomału giną. Nic wielkiego, ale okej, fajne. Dobra. I żeby nie było, mam żniwiarza dusz tutaj w sumie, co? Stać połowy złota? Dobra, zdecydowanie. Poziom przywódcy albo jakaś karta, zakazany handel. Dwa takie powinny wystarczyć. No ale właśnie wracając, jeśli chodzi o niego, powiem szczerze, jak tylko nagromadzę więcej, to on jest nie do zatrzymania. Nie spodziewałem się, że będzie dostępny od początku, ale dzięki niemu, powiem szczerze, naprawdę, już powtarzając się, no można wygrać nie lada pojedynki. Zresztą z moich historii różnych tak dalej mogę wspomnieć, że raz chyba się zdarzyło sytuacja, w której on mi ostatecznego bossa finalnego jednym ciosem powalił, tak długo jednego właśnie takiego przemielałem. Dobra, tak czy jak ma już plus 21. Jego już postawię tam na wszelki wypadek. Wiem, że pewnie powinienem wzmocnić tą flankę czy coś, ale... No niestety, jest jak jest. No, zdecydowanie powinienem. Okej. I idzie boss z tej strony. Zobaczmy, co tu mamy. Akolita, ponownie uwolnienie, czyli po prostu uwalnia duszę i zadaje obrażenia. I zasadzka nie. Potrzebuję domu. I to szybko. Jako, że jest sytuacja taka, nie inna, to żniwiarz niech już tam wraca. I w sumie znowu ten sam problem, co zazwyczaj. Nie mam pieniędzy. Żadnych. Dobra. Zanim coś, to muszę jeszcze druida postawić, wiecie, żeby było cokolwiek. I niestety to już pewnie koniec. A już liczyłem, że po raz pierwszy mi się uda cokolwiek, ale spokojnie. Może jeszcze nie jest wszystko stracone. Okej. Dla bezpieczeństwa będzie się chyba to postawić tutaj. Tak, zdecydowanie. No ale właśnie tu przy okazji też tak czy siak żniwiarz udowodnił swoją potęgę. Pokonał ich od tak po prostu, nie odnosząc przy tym zbyt wielu ran. I teraz tak, dłużej zostaje karczmasz, dwie karty domu, jeden mur. Nie, na obecną sytuację może to być błędne. Przy okazji co tu mamy, a nic szczególnego, ale chciałbym jego ulepszyć. Dwa ataku za każdą duszę. Nie wiem, czy tak było oryginalnie, ale tak czy jak moim zdaniem będzie to warte uwagi. Dobra. Pewnie to największy błąd, jaki mogę zrobić. Ale no. Muszę to zrobić, bo innego wyjścia. No powiem szczerze, nie mam. Co? Albo nic. Dobra. On niech tam ich przez chwilę zatrzyma chociaż. No i zboże. Licząc na to, że coś zdobędziemy. Zdecydowanie nie za dobrze mi to wychodzi dzisiaj. Ale spokojnie, zakazany handel się rzuci. Będzie dobrze. Akurat wierzę, że żniwiarz sobie poradzi z nimi. Przynajmniej powinien. Dobra, może niekoniecznie sobie poradzi. I przez ulepszenie żniwiarza teraz przegrałem. Albo nawet nie ma co, klikamy poddaj się. Robimy ponownie podejście. Zepsułem. I to mocno. Nie zwróciłem uwagi za bardzo na finanse, ale... No. Tak czy siak, szaman. Lecimy. Znowu losowo, czy może lepiej las? Dobra, niech będzie losowo. I tym razem już na spokojnie spróbuję podejść do tego wszystkiego. Rozsądnie i przede wszystkim muszę ustabilizować je gotówkowo, bo jak widzicie, no... Idealnie. No mi się to trafiło serio, dobra. Nawet nie będę czekał. Pierwsze co to ser. Potem... albo nie. Ser, potem zboże i on. Na koniec dom. Nie. Zboża nie zarzucę. Jest po prostu on od razu. I teraz chałupa.
No, chodźcie już teraz. Dużo to i tak nie zmieni. I spróbuję przemieszać. Może to jest błąd, może nie. Nawet nie. Dobra. Dobra. Nawet się udaje, póki co. Ale że tak mówię za każdym razem, a potem znowu pokazuje się po raz kolejny, że no, niekoniecznie. Dobra, co mam za karty? Okej. Okay. 6 klątwy, wszystkim w zasięgu 4. Wieża, plac, fajne rzeczy, ale zacznę od tego. Bo dzięki temu już mogę tak pięknie manipulować zakazanym handlem, że no, łatwiej będzie wszystko ogarniać. Dobra, chodź ta. Jeszcze tak, tak. I teraz już na spokojniej, co my tu mamy? Okej, pierwsza rzecz. No nie, okej, za każdą duszę po prostu szybciej to aktywuję, więc pierwsza rzecz to moim zdaniem bardzo dobre, po drugie druid znowu. Chociaż, czy nie wiem, może druid nie jest najlepszym wyborem na taką sytuację finansową. I tak zrobiłem swoje. Jak zwykle. Dobra. Teraz zrobić tylko szybko na chałupę. I przy okazji fajnie byłoby też aktywować zakazany handel grzyby. Okej. Okay. Tutaj co mam? Usuń kartę, 40 zł poziom, oczywiście, że poziom. I im szybciej będziemy dusze generować, tym szybciej zakazane handle po prostu będą nam generować takie pieniądze, że... Ohoho. I muszę powiedzieć szczerze, że czekam na moment, w którym zobaczycie chyba najpotężniejszy budynek w całej grze. W szczególności jeśli chodzi oczywiście o naszego tutaj szamana. Ale byłbym skłonny nawet zaryzykować, mówiąc, że najpotężniejszy w całej grze. Pamiętam, że nieważne kim grałem tak naprawdę, zawsze warto było chociaż jeden ten budynek właśnie posiadać. Teraz może trochę się zmieniło, a może go już całkowicie wykluczyli z rozgrywki właśnie przez jego aspekt częstego psucia balansu. Ale dobra, mniejsza z tym. I patrzcie jak pięknie, aktywujemy i połowa po prostu paska już za nami, jeśli chodzi o grzybki. Więc jest dobrze, a tutaj co? Ofiara, market, wieża. Szczerze wezmę to na później. I teraz tak, dużo kasy. Jeden druid. I w sumie już teraz to powinienem skupić się szybko na mieszkańcach i na drugim tym, ale no. Pewnie jak zwykle zawalę to, więc no. O, super. Kolejne grzybki. Na pewno warto będzie je zaraz aktywować, patrząc na to, że widzicie jak szybko można je zaliczyć, a no 100 zł piechotą nie chodzi. Więc dobra. Jeśli bym tylko miał jednego więcej mieszkańca, to od razu bym już teraz zarzucił i nawet nie czekał. Ale no niestety. Dobra. Grzyby się aktywowały, to rzucam kolejne grzyby. I okej. Okay. Zakazany handel ile ma? 6 dusz. Okej, okay, usuń kartę. Połowa o... Biorę tę opcję zawsze, powiem szczerze. Chyba, że robiłem to dla achievementu, że biorę coś innego, ale wiesz. Teraz nawet nie chcę się zajmować achievementami. O, czy to jest to, o czym myślę? Oho. Tak. Trochę zmienili działanie tego, ale bardzo fajne. Ogólnie zbiera duszę. 60. I jak to się ma? Już zbierane można aktywować, żeby wezwać tym razem coś takiego, co jest... No jak widać, nic wielkiego, bo to jest tylko takie... Obrona, żeby to zatrzymać. I wezmę szczerze. No z mojego doświadczenia mogę powiedzieć, że takie budyneczki nieźle mogą podratować sytuację. Ale no. A, teraz zobaczę może jeszcze co mamy. Za stówkę. A, nie opłaciło się. Usuń jednostkę, plus 5 wszystkim. Mógłbym to wziąć, ale już mi nie stać. Dobra, ty co masz za... A, dwie mieszczury? Nie, połowa złota oczywiście. I dobra. Tego póki co na razie nie będę aktywował. Szkoda po prostu okazji. Garncarstwo? Oczywiście. I nie. Nie będę powiększał armii. Muszę zostawić sobie ten, chociaż jeden szczurek nic nie zmienia, tak to... przynajmniej armia będzie porządniejsza znacznie. Teraz tylko poczekać na to. I gdy to już będzie gotowe, mogę aktywować. Nawet bez niczego. Ile się kart dobiera? Chyba 4 czy 5, więc może żeby nie ryzykować
pod aktywuję tylko tyle. Przemieszam. Aha, dobrze zrobiłem. Zdecydowanie bardzo dobrze. I niestety nie dostałem tego, na co czekam. A szkoda. Nie będę was upominał, po prostu idzie na grzyby. Dobra. Chałupa albo karty. Mamy co. A co? Zmienili działanie. Kiedyś to ogólnie dawało te mieszczury. A teraz dobierz 5 kart z grobowca militarnych. Nie. Czyli zmienili działanie przez aspekty niszczące balans. Okej. Dobre i takie działania. Dalej nie ma grzybów. Coś mi mówi, że powinienem szybko przy ten trochę osłabić swój ten, jak to się nazywało. No, wielkość czali. O, dobra, są grzyby, ale zanim grzyby to garncarstwo, szybko grzyby teraz. Domek. I tak, zakazany handel jeszcze póki co za słaby zdecydowanie. Więc trzeba poczekać jeszcze chwilę. Nie. Szybciej go. Szybciej, proszę cię. Okej, tak. Dał karczmasz, ekspansja albo legendarne karty. O, gniazdo wróbli teraz jest ekskluzywne tylko dla szamana. Ciekawe. Może to będzie błąd, ale pójdę w domy i ekspansję ścianową. Dobra. Chałupka. Teraz kiedy mam dużo, to mogę spokojnie jeszcze. Powiedzmy. Dobra, nie, już trzeba formować drugą stronę. Raczej przekładanie ich ciągle nie będzie już takim niczym dobrym. Co prawda tutaj jeszcze przydałoby się też dopomóc ich jakimiś strzelcami. No w sumie strzelców nie posiadam, więc te. Okej, załatwiona sprawa. No dobra, w sumie tu mają wieżę. No, w końcu ta wieża pomaga dosyć mocno. A i właśnie, zapomniałem jeszcze o tym wspomnieć ostatnio, w sumie podczas wszystkich odcinków, ale zmieniono też jeszcze jedną funkcję w Retropolis. Otóż od normalnego wzwyż kiedyś była opcja, żeby... Jak to się nazywano? Żeby z trafionych budynków wchodziły zarażone szczury. Ja ci mówiąc, po prostu zarażeni mieszkańcy mogli wyłazić wam właśnie z budynków. Tym samym atakując ze środka czy coś, trzeba było być zawsze gotowym na takie ewentualności. Teraz na szczęście to usunęli. Okej. Wojownik też wygląda tak dosyć plemiennie. 3,56, moc nawet. Plus 2 do ataku na 10 sekund za każdym razem, kiedy ginie sojusznik. A, dobra. Minimalnie zabraknie. A szkoda, chyba że tutaj mam coś dobrego. Nie, nie jesteśmy gotowi. Oj, skrzynka. Aj, przegapiłem skrzynię. Dobra, teraz mogę to wziąć już na przyszłość i tak. Co tu mamy? Tutaj bym szczerze to rzucił. Nie, dobra, jego tutaj trzeba. Grzybów jak nie było, tak nie ma. No to przynajmniej zajmijmy się tą stroną. W ogóle wszystkim, wiecie. Dobra, tu jest w miarę, tam... Jeden strzelc też może się przydać. Okej, wojak zmarł oczywiście, bo jakby inaczej. Usuń kartę. Albo złoto. Usuń kartę. Chyba najwyższa pora pozbywać się serów, bo jednak... No muszę mieć małą talię. Nie będę okłamywał was. O, giermek, super. Długo to się będzie robiło i pewnie mi znowu zginie w najgorszym momencie, ale... Czemu by nie? Okej, super. Okej. Teraz tak, tutaj bym dorzucił... Dobra, nie, druida tutaj, tutaj jego. I w sumie bym zobaczył, jak ten Dark Spell działa do końca. Wiecie, w zasadzie, czy to będzie zdawało 6 obrażeń, czy po prostu przez 6 sekund. Chociaż nie wiem, czy to jest sensowne, ale dobra. I rzucamy. A
Ale nie wiem do końca, jak klątwa działa tego, żeby... Dobra, jak tu wygląda sytuacja? Póki co chyba stabilnie, więc nie ma co się przejmować. O, dotrwaliśmy już dłużej niż ostatnio. Może to być ryzyko. Przy okazji dostaliśmy jakiegoś specjalnego. Co to daje? Aha. Złoto zarabiamy za dodatkowo jedną monetę za każdą duszę zużytą. Powiem wam szczerze, super. Naprawdę, nie żartując, super. Jakby deaktywował dużo rzeczy związanych z duszami, to nagle będę miał mnóstwo tego. Dobra. W takim wypadku i tak zaraz odzyska to sporo, więc tak. Trochę gotówki. Używam tego, żeby już duszę trochę podładować i przyspieszyć przy okazji aktywację grzybków. I teraz tak, to tutaj. A właśnie, jak klątwa działa, może bym zobaczył. A, co 5 sekund. Dobra, czyli klątwa nie jest aż tak mocna, jakby mogło się wydawać. Przynajmniej na początku. Jeśli masz tego kwiatka czy coś, to wtedy już nie ma co ukrywać, że moim zdaniem jest to nawet bardzo potężne. Ale... Na obecny moment to jeszcze aż tak chyba się w klątwę nie opłaca inwestować. I co my tu mamy? To czwarty budynek ulepszony. Kolejny to, albo legendarna karta. Okej. Odrzuć wszystkie karty. Kiedy go zagrywasz, wezwij ducha ziemi za każdą z nich. Czyli takie rzuca się to w jednym momencie i masz się taką linię obrony nagłą. Okej, ja tutaj ulepsz kartę. Ciekawa sprawa. Zaryzykuję z nim, bo jednak wydaje mi się, że on będzie taką dobrą kartą. W zasadzie rzucamy w momencie, kiedy jesteśmy w wielkim zagrożeniu i to już nasz koniec prawdopodobnie. I on tak jest, coś na zasadzie reverse card W, no rozumiecie. Rzucamy to i wtedy wrogowie są na tej gorszej pozycji. Dobra, tak czy jak zobaczymy, co mamy. Kolejny warrior priestess, czyli kapłanka. Fajny, ale powiem szczerze, że nie. Okej, nałóż klątwę 1 na grupę. 20 zł za każdą klątwę, nie. Szczerze, łowisko. Czuję, że może to być dobry interes, żeby postawić łowisko i wiecie, liczyć na to, że będziemy dostawać kosiarzy, aktywować miliony dusz i liczyć na to, że po prostu dzięki temu będę mógł jakąś lepszą linię obrony zbudować. Oczywiście duszki, co prawda, zaraz się rozpadną. O, czy jak się rozpadłem, to też dałem duszę. Tego się nie spodziewa. Dobra, ile tu mamy? 2, 1, 1, 3, 1. A tutaj 2, 1, 2. Okej, czyli tutaj potrzeba wsparcia. I w sumie to się zaczynają łasice. A to nie wróży dla nas dobrze. Dobra, tak, czy siak. Nawet mam tłowisko, oczywiście tutaj. I warriora tutaj dorzucę. Bo tu, w tym miejscu giną wszyscy. Szkoda, że nie widać pasków wroga. Wiecie, w sensie ich HP. Dobra, jakieś fajne karty. O, powiem szczerze. Nie sądzę, żeby karty były... Chociaż to jest nawet dobre. Nie będę ukrywał. Ale nie mam kwiatka, który by to efektywnie wykorzystywał, więc co. I przy okazji mam 5 wolnych, no to giermek. Pewnie będę potem żałował tego, że jego wybrałem, ale niech będzie. Doradca wojskowy, budynków, umiejętności i wojskowy. Co? O, minus 2 ataku wszystkim wrogom. No nie będę ukrywał, mogło być lepiej. Ale też nie będę ukrywał, że jest tak czy jak lepiej niż mogło być w większości przypadków. Tak czy jak, więc... Mogło być lepiej, mogło być gorzej. Rozumiecie, o co chodzi. Przed swoim idiotyzmem właśnie nie mogę aktywować grzybów w takiej pięknej sytuacji. Szkoda, że nie można anulować. A też w sumie wielkiej różnicy nie ma, czy zboże, czy grzyby. Zobaczmy, że grzyby dużo szybciej można uruchomić, jeśli się tego bardzo chce. Dobra. Tak czy jak w takim wypadku przypadają grzyby. I zamiast tego mamy grzyby. Super. Prawda, w dużo mniejszej dawce i dużo będą się robić niż wcześniej to miało miejsce, ale... Dobra, usunij kolejny ser. I tak, teraz... Sytuacja jest kiepska.
Rzucę dwóch takich, bo jednak oni kosztują jeden tylko ludności. I pewnie to znowu tutaj wezwie, więc... To nie ma sensu, chyba że... Tak, to zawsze wezwę z tej strony. Więc to ześli już tylko dla złota. I dobra. Jesteśmy na tym etapie. Jak tam z handlem? O dziwo, mało ma dusz, ale okej. Teraz poczekajmy. Aż boss będzie w zasięgu. Długo czekać nie mogę, ale... dobra. Boss jest przyklęty przynajmniej. I zobaczymy, jak to wygląda. Nie. Dobra. Coś czuję, że jak źle by nie było, czy coś, to i tak... To podejście ma szansę być najlepszym ze wszystkich, które miałem do tej pory. Okej, tak, tak. No niestety mój reverse card z Luno nie zadziałał za bardzo tak, jak miał zadziałać. Ale spokojnie, mamy tutaj coś takiego pięknego. Sam zarzucam tak, jeszcze mam klątwę i... Na dwóch mi powinno być dobrze. Więc no, o, łowisko, dobra. Mam coś fajnego w łowisku. Tornado. I Soul Healing. Co na nim jak działa. Okej. Dobra, już teraz rozumiem i teraz... Chief. Mhm. Okej. Czyli rzuca się to po to, żeby dostać ich dużo do ręki. U. 300 złota i obniża koszt o 1 z każdym, kiedy sojusznik ginie. Dobra. Wiem, że to może wydawać się głupio, że coś takiego robię, ale spokojnie. Jak przyjdą wszyscy, przyjdą ich tam, będzie nagle magicznie lepiej. Więc teraz niech tylko się zgromadzą, rozumiecie? Tylko tyle. A przynajmniej większość. I dobra, mamy większość. Tego nie potrzebuję. I dobra, to jest tak, to. To. I reverse card. Tym razem mam nadzieję, że zadziała tak, jak chciałem, żeby to działało od początku. Aha. Dobra, przynajmniej tyle. Przynajmniej raz zadziałało do... Może nie aż tak do końca, jak chciałbym, ale przynajmniej trochę dobrze. Tak, szkoda tylko, że sytuacja teraz jest... krytyczna. Tak, zdecydowanie. Pewnie... Teraz go stracę, więc życie. Poziom przywódcy, 10 do wszystkich budynków. A niech będzie. Usunięcie ostatniego sera, super. Dobra, wycofuj się. I on teraz też. Dzięki temu chyba udało mi się wybronić. 15 fal, tracisz połowę złota, albo wszystkie rozmieszczone jednostki dostają minus 2. No niestety, muszę zrobić wszystkie jednostki minus 2. Jednak stracić połowę złota w takiej sytuacji... No nie. Super. Sytuacja jest gorsza niż myślałem. Dobra. W sumie to jest chyba najlepsze, co mogę teraz zrobić. Jako, że boss idzie tylko z tamtej strony, to wszystko niech idzie tu. Klasztor. Będzie trochę kosztować, ale dobra. Ech.
to znowu ty kolego. Dobra. Słuchaj, masz tutaj klątwę 15. Wzywamy ich, jeszcze większa klątwa. To przemieszać. I tak, druid, to garncarstwo. Wieża duchów. No i przegrana. Oczywiście. Nie jestem przygotowany, nie radzę sobie tak dobrze kiedyś w ogóle, ale... No mam nadzieję, że po tych kilku przykładach właśnie niekoniecznie danych, no, rund jako druid, rozumiecie mniej więcej, jak się tym gra i od razu mówię, będę tym często grał, bo jednak to jest moja ulubiona postać. Może jak się rozkręcę, czy opanuję do końca ten tryb, to będzie lepiej. Póki co, no, niestety. I co tu mamy? Przywoływacz. Ciem, nawet nie wiem jak do końca działa, ale kiedy go umieścisz, czy tam postawisz, przyzwij ćmę. Okej, może być ciekawe czy coś. Okej. Pyłek, daj 5 snu wszystkim jednostkom w zasięgu 4, nawet nie wiem jak to działa. I ul, to akurat znam. Po prostu wypuszczacie pszczoły, które, jak to się nazywa, no, dają zamieszanie wrogom. Ale zanim coś, to chciałbym zobaczyć teraz tylko jedną rzecz. Necromancer? Co to jest? Okej. Fajna karta, z czemu jej nie zdobyłem. Dobra. A więc dobra, ćma. Okej. Klątwa 5, czyli one żyją tylko przez chwilę. Przechodzi przez wrogów, kiedy atakuje i nigdy zaatakujesz, nabłóż. Zamieszanie, czyli że atakuje losowych. Fajne. Ale powiem wam szczerze, dalej żałuję, że nie zdobyłem tego, jak tak teraz patrzę na to, co było dostępne. Bo to jest wszystko pokazane, nawet to, co jest... Nie, dobra. To, co jest niedostępne, nie było pokazane. Co jeszcze jest takiego może ciekawego? Totem? Znam, ale nie jest aż takie super moim zdaniem. Czy jest jeszcze coś innego takiego? Na pewno te... No, ta roślinka. Powiem szczerze, no, moim zdaniem to było super. Na zasadzie, jeśli mam to i dużo kart pod klątwę, to wrogowie mają małe szanse na wygranie. I tu laleczka, jeśli dobrze się też rozegra, to super jest. Tak na rzecz idei na to. Przykładowo, klątwa 100, czy coś. Ciekawe. Fajne są, powiedzmy, takie zdolności, ale no. Niestety dużo tego zaprezentowałem i na obecny moment to już tyle, dziękuję bardzo. No i następny odcinek, nie powiem wam jakim będzie przywódcą, bo sam nie wiem, może znowu szaman, może coś innego. Ale zdecydowanie co by to nie było, będę musiał dużo na spokojniej grać, rozsądniej, nie wiem jak jeszcze. Ale to co mogę powiedzieć, to co, że na pewno wracam do lasu, bo jednak w lesie najspokojniej się gra. No i póki co to tyle, trzymajcie się. Hej, hej.